Witajcie, z tej strony znowu Gwiazdny Klucz. Jest ze mną wyjątkowy osobnik zwany siostrą. Przywitaj się. Witam się. No więc oto dalej. Lam for Lamscension. Dalej nie umimy i dalej próbujemy przejść poziom z królem. No ja sobie zmieniłem postać, teraz jestem takim dziwnym gościem w sumie. A ja wziąłam postać, którą ty miałeś tylko że w kapturze. Przegrałem ją w kapturze wcześniej. Dobra. No to naszym prywatnym. Tak. Nie wiem jak mi pójdzie, bo tą postacią nie grałem, więc nie znam jej szkili. Jakich szkili? Każda postać jest taka sama. Nieprawda, każda się różni, to bardzo się różni. Ja, wyglądam. I kryształami, które posiada? Faktycznie. Też kryształkami. Ale to też kwestia taka wyglądowa, estetyczna. Może i tak, ale się różni, więc... no. Ale już powiem szczerze, nie podoba mi się jego czerwony płaszcz. Tam... Jakby z tego płaszcza był ładniejszy. Cześć Sims, pa Sims. Cześć Sims, pa Sims. A ja przeżyłam. Tak przeżyłaś, że straciłaś dwa życia. Ale przeżyłam, strzał jeden Simsa. No a ja nie straciłem jeszcze żadnego życia. Ale ty to ty, a ja to ja. Tak. Ale pamiętasz jak było w ostatnim odcinku? W sensie którym? Drugim. Trochę dla miłym. No. Już się zaczyna lamienie. My nie możemy wypowiadać tego słowa, bo wtedy zaczynamy to robić. Musimy zostać turbokozą. Nikt nie wie o co chodzi. Każdy wie. Nie wiedzą o co chodzi z turbokozą. Oj, wiedzą. To jest aż zbyt popularne. To o co chodzi z turbokozą. Pewnie większość osób by ci powiedziała. O, mam niebezpieczną strzałę. To bardzo źle. Piu, 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 piu. I po strzale. O, skrzydełka. Jak u Flappy Birda. Bird, bird, Flappy Bird. Mogę się to zbawić, by Flappy Birda w ogóle. I ty bądź ostrożniejsza z tymi swoimi strzałami. Myślisz, że ja nie umiem? Myślisz, że... przepraszam, myślisz, że ja umiem celować? Nie, ale myślę, że nie, że... myślę, że mogłabyś mnie chociaż raz nie próbować zabić. Ej, nie przesadzaj. Ale że co? Już drugie starcie? No ja tak. Się zajmę złodziejkami. A ja sobie będę latał w kącie. Ups. Przypadkowo zrobiłam coś pożytecznego. Przypadkowo... ja zlamiłem. No! Nie kradnę. Dobra. Jednak dla mnie to jest za trudna kwestia. Tego materiału wybuchowego, który on wypluwa we mnie. No widzisz, tego się nie da uniknąć. Mhm, prawda. Ja też z tym mam problem. Ale przynajmniej wracasz do życia. Chwilowo bądź nie chwilowo, ale wracasz. Dobra, piu. Uwaga Sims i uwaga Gluty. Największy wróg tej gry wszechczasów. Dobra, jeszcze tylko kosiarz. I Sims. No, mogłaś nie mówić o nim. Zestrzel go i żyj. Siostra, proszę cię. Chciałam na niego skoczyć, a on nagle Na Simsy się nie skacze. Dlaczego? Bo one cię zawsze zestrzelą. One tak działają. Tak? No, teraz to odkrywasz? A dlaczego ja na nie skakałam i się nie zabiłam? Miałaś wielkiego farta, takiego, że on od razu wcześniej strzelił w coś innego. A jednak mają przerwę tą kilka sekund, może nie wiem, z dwie pomiędzy strzałami. Więcej. Piu. Myślałam, że mnie we mnie strzelisz. Nie, no, po co miałbym w ciebie? No nie. Ja na tę falę w ogóle strzał. Ty nie używaj strzał. Bo mnie strzały się bardziej ryzykownie kończą niż pożytecznie. O. Strzała zaczęła wiecznie spadać. Uwaga, mam niebezpieczną strzałę. Którą niebezpieczną? Odbijającą się. Idealna do wykorzystania sobie teraz. No! Musiałaś. Co? Tak strzeliłaś Simsa, że mnie trafił. Jak? Normalnie. A skąd ja miałam wiedzieć, którędy strzeli? On zawsze strzela tak samo. Pod kątem. No wiem, że zawsze pod kątem. No, wybacz! Dzięki. Myślałam, że tego łucznika dorwę. No tak, tak. Ty zawsze myślisz, że dorwiesz wrogów, a mnie nie trafisz.
Szczególnie wtedy, kiedy chcesz mi strzelić, bo mam koronę na głowie. Ej, wtedy to naprawdę chcę. W tej grze, a nie w rzeczywistości. Ups, chyba umarłem. Brawo ty. Ups, chyba umarłem. Jak ty mogłeś się wybuchnąć na pierwszej jego fazie, gdzie on nawet nie używa wybuchów? Wytłumacz mi. Używa? Uwaga! Jeśli wyjątkowo długo go nie bijesz. Dobra. Ale i tak jestem dumny. Zginęłaś mniej razy ode mnie. Ale czego to jest powód do dumy? Bo zginęłaś mniej razy ode mnie. No i? Co znaczy, że zmusiłaś mnie do tego, żebym ginął za ciebie. Dobra. A pamiętaj, ty ode mnie życia możesz, Kryś, w razie w... Ja zawsze będę od ciebie kradł. No! No kradnę. No kradnę. Jestem kradziejem, złym, niedobrym. Pił. No, dzięki. Tak się nie robi. Nie chciałem w ciebie, tylko ty strzelasz w króla zawsze niepotrzebnie. Uwaga, strzała niebezpieczna. Faktycznie ją mam. Jest nie zbyt niebezpieczna. Nie o tym mówiłem. Chodziło o to, że moja strzała znowu niebezpiecznie spada. Wiesz, tak niebezpiecznie spada, że ma wieczne zapętlenie. Prawda, strzała z wiecznym zapętleniem ma swoje... plusy. Zalety. Uwaga, Sims. No. Ty we mnie strzeliłaś? Nie. To co? Nie wiem. Czemu zginęłaś od gluta? Nie wiem. Chyba lepiej będzie, jeśli sam spróbuję podejść do tego poziomu. Ej, to był ostatni raz. Teraz nam się uda. Mówi to największa lama, jaką znam. W tym, miejscu, w którym mieszkam. Dobra. Przy okazji, naucz się trzymać pada w taki sposób, żeby mikrofon go nie przechwytywał jak głupi. Okej? Okay? Widziałam, że te dualshocki są cichsze. Nie ma głośniejsze, cichsze. Mikrofon tak będzie przechwytywał wszystkie kliknięcia tym padem, jeśli nie ustawisz go w dobry sposób. Tak jak ja na przykład. Mikrofon jest na drugim końcu biurka, gdzie ja pod tym biurkiem mam tak czy jak pada. No ja siedzę bezpośrednio przy mikrofonie. Tak, bo jesteś cicha. I trzeba cię podgłaśnić. No to ja mogę mówić głośniej. Jezu, co za problem. Wtedy będziesz zagłuszać mnie i resztę rzeczy. I będziesz za głośniej, trzeba będzie przyciszać, a to nie jest takie proste. No to będę mówić neutralnie. Albo znam lepsze rozwiązanie problemu. W ogóle nie mówić. Nie. Załatwić ci prywatny mikrofon. Tak. Tam byśmy musieli wtedy siedzieć w sporej odległości, żeby mój cię nie wychwytywał w ogóle. Ale przecież taki przypięty do słuchaweczek, jakiś nie najlepszy, nie najgorszy, dać po prostu. Niech sobie będzie. Ja po prostu spadam. I giniesz. Gdybyś tego nie powiedział, to bym nie zginęła. Zginęłabyś, zginęłaś. To twoje przeznaczenie. Ginąć podczas tej bitwy. To po prostu twoje przeznaczenie. Gdyż jesteś lamą. A więc cóż, co, dlaczego twoim przeznaczeniem jest ginięcie? Bo jestem lamą. Brawo. Nadałabyś się do szkoły opisanej w książce pod tytułem Ferdydurka. Jak? Ferdydurka. Co? Taki jest tytuł książki, nawet nie pamiętam, co to oznacza. Ale nadałabyś się tam do szkoły, bo tam nie masz umieć wytłumaczyć czy coś, masz tylko nauczyć się powtarzać to, co ci powiedzieli, że masz powtarzać. Więc byś się nadała do tej szkoły. O, niebezpieczna strzała. O. Ups. Znowu była niebezpieczna strzała, tym razem od drugiej strony. Wow. Nie wybuchłaś mnie jeszcze żadną niebezpieczną strzałą. No bo ja nie zbieram tych strzał. A i tak je zawsze masz jakimś cudem. Uwaga, Sims. Dzięki, że mówiłeś. Gluty. Nie. Za dużo ich. Za dużo glutów. Reklamacja. Za dużo glutów. A, czyli tylko ja już zostałem. Przeciwko Simsowi. I kosiarzowi. No cóż. Wow! Dałeś radę. Cicho bądź. Nie dałem rady. To jeszcze nie jest koniec.
No, musiało we mnie trafić akurat. No i oczywiście najgorsze, zabrała się skrzydełka. No, czemu? Czemu mi nie zrobił uniku? I gdybyś nie zabrała skrzydeł, to teraz bym wygrał. Mówiłem, żebyś zostawił. Mówiłem. Nie mówiłeś! Mówiłem, musiałaś nie słyszeć. Później nawet ci pokażę na nagraniu, że mówiłem. Możliwe. Wiesz, jak ja mam tendencję do nieusłyszenia rzeczy, które są bardzo ważne. A nawet jak je usłyszysz, to i tak ich nie robisz. Albo przekręcam. Przekręcasz to zawsze. Nie ważne, czy coś jest ważne, czy nie ważne, czy miałaś słyszeć, czy nie miałaś słyszeć. Ty po prostu lubisz przekręcać. Mam... przekręcanie. To jest chyba najgorsze podejście. Ale zaworu zamykającego wodę nie umiesz przekręcić. What? No bo przekręcasz wszystko, ale nie umiesz przekręcić kurka od wody, tak zwanego. Tylko takiego blokującego wodę całkowicie. Nie. Kogoś, czego jakoś nigdy nie przekręcałaś. Uwaga, strzała niebezpieczna. O. Już po problemie. W sumie te niebezpieczne strzały są fajne na Simsy. One je dają. Chodzi o to, że... Dzięki. To ja byłam? Twoja strzała. Tak. Ja przeżyłam to? Ja myślałam, że... Nie, tylko umarłaś, ale wstrzeliłeś tak strzały, że spadło mi na głowę i mnie dobiło. Bo lamisz. Jeśli teraz się nie uda, to spróbuję samego. Dobra. Będziesz miał więcej żyć przynajmniej. Nie, wydaje mi się, że nie ma więcej żyć jeśli się samemu. Jest chyba. O dwa czy o jedno. Skoro tak mówisz... Wow. Normalnie WoW. Wskoczyłam. A i tak, mroczny koszarz cię dopadł. Aby mnie nigdy nie dopadł. Ale że co? Będziemy musieli chwilę przerwy zrobić, bo coś tam zaczęli pisać. Gdzie coś zaczęli pisać? No wiesz. A. Mówisz o tym aktualizacji systemu? Tak. Dobra. Jak teraz przegram, albo nie przegram, mam nadzieję. To spróbuję. To właśnie zrobimy krótką przerwę, bo... No, jak mówiłem, aktualizacja systemu jest na laptopie, który leży obok, więc warto byłoby się temu przyjrzeć dokładnie. Mam nadzieję, że nie słyszeli tego poskoku. Pewnie słyszeli. Mój mikrofon wychwytuje większość rzeczy tego typu. Nawet jeśli nie chcesz, żeby je wychwytywał. No. Moje ciało wiecznie spada. Teraz mnie wysadziłeś. Trudno. Ale pokonałem króla. Chwilowo. No, no nie. Co ja zrobiłam? Nie ty, robak. Nie, zostałam sama? Tak. Dlaczego? Bo ja wpadłem w kolce od robaka, na którym mnie wypchałaś po części. A po części sam wpadłem. Ale ja zbyt panikuję, ja nie dam rady no sama. No tak. Widać to po twoim zachowaniu, jak ty po prostu byle gdzie gałkę przechylasz przy strzelaniu. Wołają cię przy okazji. Tak więc dziękuję bardzo, robimy przerwę. Wróciłem i pora na moją próbę solową. Żeby nie było. Fajnie się tym wszystkim grało, ale nie ma przebacz. Ja wracam do mojego ślepego księcia. Więc będzie jedna próba samemu. A potem wracamy do siostry. Jeśli się nie uda. O jeden jest więcej. Mhm. Super. O jedno życie więcej. A kłopot w podwójna ilość. Nie wrogów jest jak się samym gra. Nie sądzę. Znaczy jest tak samo. Dużo glutów. No i dobra. I po problemie. Nie jestem niezbyt, tylko jest mniej chaosu bez ciebie, która może w dowolnym miejscu mnie zestrzelić. Albo wybuchnąć. To też. A właśnie. Jestem glutem, kartonem, ziemniakiem.
kotem. No i teraz jeszcze jestem bombą. Ja jeszcze nie byłam. A jeszcze psem byłam. Ale nie byłaś człowiekiem. A, ale tych jest gości mniej na pewno. A nie, są nie tyle sami, tylko że trochę wolniej się pojawiają. I tak to się robi. I własną strzałą. Wiesz co teraz ogarnęłam? Co? Te wszystkie strzałki pokazują, gdzie mogą te kryształki lecieć. Jakie strzałki? O te. W tym kółeczku. A otóż niekoniecznie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Jak się tak wydaje, to może tak jest. Chociaż nie zwróciłem uwagi na to, żeby tak było, więc wątpię. No, czemu mi strzeliłeś w bok? Ty uczniku, ty. Gdybyś strzelił prosto, to bym się go pozbył. Za nisko strzelę. Nie, ja na razie próbuję go sprowokować do tornada, potem dopiero będą prawdziwe strzały w niego. A. Nie. Nie wolno. A, mimo to ten robok naplutł. Większość na robaczek. Mi się przypomniał inny grzeczny robaczek. Jaki robaczek był grzeczny? Badur. A Badur nie jest robakiem, to jest zerg. No wiem, że to zerg, ale i tak robaczek. No nie, nie, nie! Wybacz, jak jest zagadany. No, nie. Tym bombom nie da się uczyć, jak one już cię dotkną. Delikatnie nawet. To już są jakieś żarty. Momentalnie. Dobrze, że ty nie widzisz moich reakcji. Nie widzę, ale je słyszę. Tak, jesteś aż tak głośno. O to na pewno słyszę. Dobra, dziękuję. Do widzenia. Coś mówi, że tego Towerfalla nigdy nie ukończymy. Więc powraca ta siostra. A tam jest coś jeszcze, czy dalej się jeszcze mieli? Ukrywanie aktualizacji. A czemu nie przejdziemy do Dark World'a? Bo nie ukończyliśmy tego, a to byłby spoiler. No może. Nie, nie będę nim grał, bo on też ma tą brzydką pelerynę, to tym razem zagram. A sobie zombiakiem zagram. On jest brzydki pewnie, ale mogę spróbować. Ja. O. Ładny nawet. Nie jest źle. I co najciekawsze ma kusza zamiast łuku. I się pochyla tak dziwnie. Aj, nie kłóca, tylko klęka na jedno kolano. Fajnie by było, gdyby ta postać już miała czymś więcej niż tylko wyglądem. No ale nie mogę aż tak poróżniać postaci. To są tylko wyglądy najprostsze w świecie. Więc ja rozumiem. Fajne masz. No nie. Nie wiem, co one mają sobie prezentować szczerze, bo każdy kryształ ma coś prezentować, a ten w sumie nie wiem. Serduszko. Serce takie prawdziwe. Możliwe, tylko że... Bo tam jak serce, wybierasz... jak gram zombiakiem. Bo tam jak wybierałeś postać, to też miałeś takie serce narysowane. Wiem. No ale serio, serce dla zombiaka. Dziwne trochę połączenie, no i... O tym właśnie mówię. Sami to, w jaki sposób się poruszasz, blokuje mnie. Tak, jak się odbiłem od wroga i od tego ginę. Chyba lepiej samemu. Nie, nie idzie mi lepiej czy gorzej, po prostu... Jedyne co to, idzie mi spokojniej. No właśnie. Ale spokojniej nie zawsze oznacza lepiej. Pierwsza faza króla zauważam, że jest najprostsza. To pod każdym względem. Moim zdaniem powinien ją trochę utrudnić, jakby tą pierwszą. A natomiast trzecią trochę ułatwić. Byłby fajnie wtedy.
Tak. Zgadzam się. No, idź kosiarz. Nie lubię cię. No! No, dobra, delikatnie. Nie, nie, nie podniosę tych strzał, dopóki to tutaj jest. A tam jest robak. Tak, jest robak. Był robak. Chyba ci mam coś skrawa, ale mamy porówno. Teraz to pewnie. No, pff. Nie. Nie wiem, czy to ja jestem taką lamą, czy co się dzieje. Ale coś mi mówi, że ten król to nie zostanie tak szybko pokonany. Mi się wydaje w ogóle, że jego druga fala jest najłatwiejsza. No, na pewno ze złodziejami, jak ty ich nazywasz, którzy cię dobijają. No poza tymi złodziejami. Tak mi się tak wydaje. Musiałam coś, czego nie powinnam brać. Nie, chcesz, sobie bierz. Co prawda ułatwiałem znacznie walkę później, ale bez nich też sobie poradzę. No. Dobra. Coś mi mówisz naprawdę. Nie, Towerfall nie jest odpowiednią grą dla nas. A więc to będzie ostatni odcinek. Nie, nie będzie ostatni. My dokończymy. Tylko będziemy musieli znaleźć sposób na przejście tego poziomu, więc nie będziemy pokazywać już początkowych fal, może później. Nie. Tylko po prostu na przykład następny zaczniemy już od piątej fali czy coś, tam po drugim królu. Chociaż w sumie wtedy sposób odcinek mógł być bardzo krótki. Tak, nie dobra. W najgorszym wypadku, jeśli nie będziemy mieli żadnych innych rzeczy, czy coś, to pokażemy... Versusa. No właśnie. Chociaż mi się wydaje, że znajdę jakieś inne zajęcia. Na przykład hardcore. No, to ja nie gram w hardcore. Będziesz grać. Nie będę. Będziesz, ty jeszcze tego nie wiesz, ale będziesz. A jeśli nie będę? Ty nie będziesz. Są chyba skrzydła, z tego co kojarzę. Nie, pszczoły. No, Sims, wracaj. Sims? Ja za nim lecę. W ogóle czemu na nie mówimy Simsy? Bo te plumboty przypominają. A to plumbo tak zwane. Dobra. Dlatego je nazywam Simsem. No! Co za pech. Idealnie zdążył wystrzelić, jak ja już byłem tuż nad nim. I się wydawało, że już druga walka z królem. Nie, dopiero pierwsza. Zleciało. Ja strzelam. To strzelaj. Podczas pierwszej fazy król jeszcze ci mogę pozwolić. Podczas drugiej to po prostu mam go unikać. Ewentualnie skupiać na sobie uwagę złodziei, jak ty ich nazywasz. Zresztą w sumie to są kultyści prędzej, ale wiesz. Złodzieje. Dalej, nie wiem czemu złodzieje, niech ci będzie. No bo mi takiego złodziejaszka przypominają, no. Co źle? Nie, tylko zastanawiam się, co ci przypomina w nich złodziejaszka. Prawdziwy złodziej nie nosi czegoś, co go zakrywa całego, do końca. Ogólnie owszem, lepiej, żeby był zakryty, ale to musi być ubranie, które jest na tyle, powiedzmy... Luźne. Nie, nie luźne. Właśnie chodzi o to, że musi być dopasowane dobrze, żeby nie było za luźne, bo zbyt luźne to znowu będą problemy, na przykład ucieczce czy coś. Dobrze dopasowany. Właśnie to, żebym się znał na złodziejach jakoś szczególnie. A tak w teorii, pomyśl sobie, że w takiej szacie da ci uciekać za dobrze, by ci nie było. Daj mi na to, jakby cię gonił ktoś po kradzieży. Widzisz, jak się poświęciłam? Nie poświęciłaś, tylko jak bardzo znamiłaś, powinnaś powiedzieć. No nie! Rozproszyłem się. Fajnie. Już nie mamy zapasowych żyć. Ja mam. Tylko twoje zapasowe życie jedno też dużo nie zmienia. No wiesz, możesz mnie ukraść. O ile nie zginiesz szybciej. Bo pamiętaj, że masz tendencję do umierania szybkiego w tej grze. Ale ty tym razem wyjątkowo dobrze mi szło. Weź, bardzo ci się przyda. Uwaga, Sims. Czyli starcie z królem. Ostateczne. To będzie tragedia. No pewnie będzie. Co się stało się? Dotknęłam króla.
O! Jest! Jest! Cicho, siostra, bo ogłuchną. Jest! Ukończyliśmy! Dali! A to teraz versus. Nie. Po pierwsze, to jeszcze nie koniec. Co? Tak, Tower Forge. Teraz to będzie tragedia, to pewnie jeszcze gorsze jest. Zależy jak na to patrzeć. Ale już wiem, że przy moim zombiaku zostaje. Na dłużej. Tak więc cóż, jeden poziom, cały odcinek. Nie robimy versusa. Już koniec czasu antenowego. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Wymęczyliśmy się nieźle przy tym, ale się udało. Mam nadzieję, że dźwięk przy okazji jest lepiej, bo tam trochę majstrowałem przy mikrofonie. No to, siostra, jak wrażenia po dzisiaj? Że my to ukończyliśmy, ten poziom, to szok. No, więc to będzie na tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. No i trzymajcie się. Hej!